użyć takiego home assistanta do zarządzania jakimś większym obiektem? Jakieś, spotkałeś takie implementacje? Uważam, że home assistant jest na tyle dojrzałym rozwiązaniem, że można go monetyzować. Na zjeździe tutaj mamy mega zainteresowanie. Tak naprawdę trzy osoby na stoisku cały czas miały co robić, cały czas to stoisko było oblegane. Także naprawdę zainteresowanie ze zjazdu na zjazd jest coraz większe. Świadomość też? Świadomość też, tak. Ludzie przede wszystkim zaczynają czuć IoT, zaczynają wiedzieć, z czym to się je, to już nie jest jakiś magiczny termin, tylko zaczynają ogarniać, co to jest, z czym to się je i że to jest fajne. Często zdarza się, że ludzie kupią coś w markecie, jeden ekosystem, drugi, trzeci, piąty i kończą z pięcioma aplikacjami do sterowania domem. No fajnie by to było od początku przemyśleć, użyć czy komercyjnego systemu, czy darmowego systemu, taki jak Home Assistant, który spina to wszystko razem, żeby jednak no, nie skończyć z pięcioma aplikacjami i urządzeniami, które nie rozmawiają ze sobą. W tym momencie mamy 60 bramek. Chcieliśmy zamknąć rok z co najmniej setką. No już mamy listopad, więc raczej będzie ciężko, chociaż cały czas mocno pracujemy, żeby było tego jak najwięcej. Mimo tego, że osoby, które już wdrożyły IPv6, rozmawiamy na stoisku, czasami nawet dziękują, że zmusiliśmy ich do tego IPv6, bo widzą, że to jest fajne. Wystąpili o swoje adresy, natomiast tak naprawdę nadal hamulcem rozwoju projektu jest przyjęcie IPv6. Ale można liczyć na pomoc z Waszej strony we wdrożeniu tego protokołu? Jak najbardziej. Mamy team wsparcia, można do nas pisać maile, każdemu staramy się pomóc, mamy gotowe instrukcje na większość platform czy sprzętowych, czy software'owych do skonfigurowania BGP IPv6, także jak najbardziej służymy pomocą.